Wiem, ale zaraz... 40-latek był budowlańcem, wiedział czerwony maluchem. A zobaczmy, dowiemy się od Tomka. Cześć Tomku. Witam. Słuchaj, po pierwsze zacznijmy od tych rzeczy najważniejszych. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. 100 lat. Życzę ci cała załoga Radia Parada. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mało tego, życzy ci jeszcze ktoś. Tylko słuchaj, jest nieśmiały taki... ktoś. Jest taki haczyk tutaj na nas zastawiony, bo ten ktoś, kto o tobie pamiętał od samego rana, o 6 przed 6, za 26 wysłał do nas wiadomość, żebyśmy my do ciebie zadzwonili, żeby cię obudzić, żeby z okazji twojej 40 złożyć ci najlepsze życzenia, to on się, albo ona się nie podpisała. Któż to? Jola. Kto, kto? Jola. Jola, kim jest Jola? Jola to... kobieta. Ach tak, ścisamy mocno Jolę, to Jola wstaje o takich bardzo wczesnych porach? No tak, tak, niestety. To może dlatego... Ale zobacz, wstaje tak bardzo wcześnie i myśli o swoim ukochanym od razu. I wysyła no, wiadomość. O, pewnie. Słuchaj, no skoro już jesteśmy dzisiaj przy takich wspomnieniach, bo tutaj Dzień Budowlańca, miałeś coś kiedyś do czynienia z budowlańcami albo z budowaniem? Znaczy, no nie, raczej nie. Nie, no. Bardziej malowanie może takie wykończenie. No to może być. No może być. To z tej okazji Dnia Budowlańca też przyminę lepsze życzenia. No i jeszcze nawiązujemy dzisiaj na radiowym Facebooku do malucha. Kojarzysz takie auto maluch? Kojarzę. Miałeś kiedyś? Ojciec miał. Tata miał. A w jakim kolorze? Czerwony. Piękne. Ja pomarańczowym uczyłam się jeździć. A masz jakieś szczególne wspomnienia z tym autem? Nie, szczególnych raczej nie. Nic się tam ciekawego w maluchu nie działo, żadnej podróży, podróż na przykład na Hel. A do Bułgarii nie, to już nie, w ogóle. Takich podróży to na pewno nie było. Tomku, wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin jeszcze raz. Na twoje ręce prezent urodzinowy, co jest podwójnym zaproszeniem do klubu muzycznego Pewex. O, dziękuję bardzo, dziękuję. A ze swoją kobietą lubicie potańczyć od czasu do czasu? No, od czasu do czasu. No to życzymy wam super przyjemnej zabawy. Skorzystaj teraz, masz chwilę, więc pozdrów kogoś. Chciałem pozdrowić przede wszystkim Jolę, wszystkich znajomych, całą rodzinę, siostrę, wszystkich słuchaczy pozdrawiam, całe radio. Dziękuję bardzo za życzenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia, trzymaj się, cześć. Do usłyszenia, dziękuję. Radio Parada 93 FM.